Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Bruno Schulz, malarz, grafik oraz autor zupełnie osobnego świata literackiego, którym fascynacja nowoczesnością i awangardą miesza się z uwielbieniem dla pradawnego mitu. Schulz był niesłychanie potulny, skromniutki i tak dalej, więc wszystkie zarzuty dotyczące jego osoby przyjmował z dużą pokorą. Ale z tym wszystkim trzeba powiedzieć, Schulz był nawet na terenie tego małego miasteczka, gdzie go poznałem, postacią lubianą. To znaczy lubianą. Nikt go nie traktował na serio, powiedzmy szczerze. Nigdy nie był żaden Bruno Schulz, tylko Brunio. Brunio. To w ten sposób o nim mówiono, ale ludzie go lubili. Naprawdę możemy powiedzieć, że o Schulzu powiedziano już wszystko, a wciąż tak naprawdę on pozostaje zagadką. Wciąż jest nierozpoznany i jest tak naprawdę pisarzem zakorzenionym gdzieś w tych swoich bocznych odnogach czasu. Ta rzeczywistość jego życia i jego twórczości ulokowała się w tym czasie, który wyrasta z 13 miesiąca, z miesiąca Garbuska. Schulz pisał niewiele. Ale miał chyba jakieś ogromne wyczucie, kiedy może pisać i kiedy to, co napisze, będzie miało tą najwyższą jakość. Wyszedł ze swojego czasu, ponieważ doświadczenia, które opisuje, to są doświadczenia najgłębiej uniwersalne. Tłumaczony na niemalże wszystkie najważniejsze języki świata. Już nie mówię tylko o językach europejskich, ale to przecież bardzo dobry odbiór tej prozy w Chinach, w Japonii, w Korei, w takich kręgach kulturowych, które wydawałyby się, że są od naszego europejskiego kręgu bardzo odległe. A jednak ci ludzie też odnajdują tam siebie. I słuchaliśmy tych bajek z zapartym tchem. I już był dzwonek na przerwę, ale dopóki Schulz nie powiedział, że bajka jest skończona, nikt się z miejsca nie ruszył na przerwę. Gdyby zebrać dzisiaj te bajki w jeden, choć niewielki tom, to byłaby, choć może niewielka część, piękna część jego działalności literackiej. Niestety to wszystko poszło w zapomnienie. O oryginalności Schulza oczywiście powiedziano bardzo wiele. O tym, że jest to twórca świata zupełnie osobnego, prozy tak wyjątkowo kreacyjnej, jak chyba żadna inna w polskiej literaturze. Znaczy, Schulz jest bez wątpienia jakimś twórcą osobnym, innym, rozpoznawalnym. To znaczy, po pierwszym zdaniu, czy po dwóch zdaniach czytając, wiemy, że to jest właśnie Bruno Schulz. Powiada się czasem, że on jest dawcą stylu dla także jakiejś prozy współczesnej. Tak, a więc on bywa naśladowany, a więc no, można powiedzieć, no poniekąd już nie jest już taki jedyny, bo znalazł sobie no, całe grono naśladowców. Zdecydowanie jest to twórca, wobec którego trudno przejść obojętnie. Tym, co w jego twórczości jest wyjątkowe i co bardzo wyróżnia go na tle innych, to z pewnością to, że jest ona wieloznaczna. Wieloznaczna w sposób nieznany wcześniej w literaturze. Rzadko się zdarza, żeby dzieło tak szczupłe objętościowo wywołało tak wielką lawinę książek krytycznych. Mamy ich dziesiątki, a może nawet setki. Nie byłoby Schulza, gdyby nie Drohobycz, który nie tyle Schulz opisywał, co wyprojektowywał na to małe wschodniogalicyjskie miasteczko świat własnej wyobraźni. U Józefa Rota czytamy. Jednak szanse dla drobnych łowców przygód malały szybko. Pozbywali oni się prędko swoich marzeń. Zachowali tylko swoje chaty. Nad drzwiami wypisywali swoje nazwisko i zaczynali handlować. Mydłem, sznurowadłami, cebulą, skórą. Drohobycz był oczywiście jego miejscem urodzenia. Był krainą, która się przemieniała razem z nim. Tutejsza cebula była najlepsza w całym kraju. Z tego powodu nadano Drohobyczowi nazwę Cybulorze, stolica hodowców cebuli. A w okolicach tu Stanowicza szaleć miał jakoby wampir. Był krainą, która przeżyła boom cywilizacyjny, a później powolne osuwanie się, bo czym innym był, może zapaść to za mocne słowa, ale takie blaknięcie, słabnięcie, bo czym innym była gorączka naftowa przełomu XIX i XX wieku i Drohobycz, który był jednym z centrów tego boomu, tego poszukiwania czarnego złota, a czym innym był Drohobycz w dwudziestoleciu polskim, kiedy był
południowo-kresowym miasteczkiem z jakimś tam wydobyciem ropy naftowej, z jakimiś kolejami, ale jednak odciętym kilkoma granicami od Wiednia. Od Krakowa nie było odcięte żadną granicą ani Warszawy, ale było do Warszawy i do Krakowa dość daleko. Schulz mógł obserwować głębokie przeobrażenia struktury społecznej, przeobrażenia natury ekonomicznej oraz elementy życia wielkomiejskiego, które zaczęły pojawiać się w do tej pory bardzo prowincjonalnym miasteczku we wschodniej Polsce międzywojnia. Równocześnie jesteśmy na obrzeżach świata i w jego centrum. Ten Drohobycz Schulzowski to przestrzeń cudownych przemian, ale także taki labirynt, w którym zderzają się nowoczesność i świat przednowoczesny. I ta wkraczająca poprzez ulicę Krokodyli nowoczesność do Drohobycza jest zapowiedzią nowego, zamerykanizowanego, komercjalnego świata, który jest tyleż groźny, co budzi fascynację w bohaterze prozy Schulza. Więc Schulz widzi w Drohobyczu takie laboratorium tego, co dawne i tego, co nadchodzące, tego, co powierzchowne i tego, co ukryte gdzieś w głębi, co przypomina o dawnych mitach, i te dawne mity, dawne opowieści nieustannie jakby przebijają się w rzeczywistości Drohobycza. Skąd w takim razie wziął się Bruno Schulz? Skąd w takiej mieścinie, Drohobyczu, tak gigantyczna osobowość artystyczna, literacka, skąd to zjawisko? Drohobycz, jak i wiele innych miast w okolicy, tak, a więc czy to będzie Stryj, czy to będzie Sambór, czy to większe miasta takie jak Lwów, no rzeczywiście miały swój jakiś specyficzny klimat. Akurat Drohobycz zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać na przełomie XIX i XX wieku. Drohobycz, Borysław, no tam zaczęło funkcjonować takie borysławskie zagłębie naftowe. A więc no tak jak w Ameryce, no, pojawili się poszukiwacze złota i takie Eldorado się pojawiło, pojawiły się niesamowite kariery, to podobna historia przydarzyła się właśnie na przełomie wieku drohobyczanom, mieszkańcom Borysławia. Jest to też oczywiście obszar pewnego takiego tygla narodowościowego. Tam oczywiście jest żywioł polski, ale jest żywioł żydowski, jest żywioł ukraiński, jest jeszcze jakaś, można by powiedzieć, jakiś osad niemieckości, prawda? Więc to wszystko dzieje się w cesarsko-królewskiej monarchii, a więc no, nie jest czymś nienaturalnym, że mieszkańcy są wielojęzyczni, tak? A więc, że znają niemiecki, że znają polski, niektórzy znają jidysz, tak? Niektórzy znają właśnie, nie wiem, język ukraiński. To wszystko się miesza i myślę, że to jest no, oczywiście gleba, z której wielu pisarzy, nie tylko Schulz, tak? A więc to nie jest przepis na Schulza, tak? Ale to jest, no, można by powiedzieć, no, jego naturalne otoczenie. Schulz pochodził z dość dobrze sytuowanej rodziny. Rodzina ze strony matki zajmowała się handlem drewnem, co było zajęciem bardzo intratnym, ponieważ drewno w Drohobyczu i okolicy było wykorzystywane do budowy szybów naftowych. Posag matki Schulza posłużył ojcu Schulza Jakubowi na założenie sklepu w centrum miasta i oczywiście także zakup kamienicy. Zatem możemy powiedzieć, że Schulz należał do patrycjatu miasta. Chciałem zapytać o jakby te pierwsze przygody Schulza ze sztuką. To była raczej sfera grafiki, sfera sztuk przedstawiających niż literatura. Co o tym wiemy? Wiemy na przykład, że w szkole w roku 1907 czy w 1908 brał już udział w wystawie, tak, a więc był na pewno uzdolniony plastycznie, dostrzegali to nauczyciele i te jego prace były pokazywane. Tak. Wśród no, kolegów też miał taką markę no, znakomitego rysownika i w szulcologii utarło się takie przekonanie, no, że rzeczywiście zaczyna jako rysownik, interesuje się grafiką, a później przychodzi proza i ta proza to są lata 30., tak? A więc załóżmy te jakieś grafiki, rysunki, to jest końcówka lat 10., to są lata 20., a później przychodzi proza. No, dzisiaj już wiemy na przykład, że no, jest taka nowelka, która została odkryta w takim piśmie z Borysławia Świt z roku 1922, pisanym jeszcze pod pseudonimem Marceli Veron.
ale to jest rok 1922, tak? A więc no, czas, kiedy no, powstała księga, tuż po takim okresie ekslibrisowym, można by to powiedzieć. Odkryte zostały także teksty no, z lat 1917-1918, podpisane Bruno Schulz, które ukazały się w Czarnogórze. Można się zdziwić, Schulz w Czarnogórze, jak to się stało? Nie ma oczywiście pewności, że to Bruno Schulz, bo teksty są artystycznie słabe. Tak? Są jakieś motywy, które mogą wskazywać na to, że one są schulzowskie. Być może jest to najzwyklejszy w świecie przypadek. Mało to Schulzów na świecie. Tak? No tu akurat trafił się jakiś Austriak, być może z pewnymi doświadczeniami wojennymi. Ale jest to już no, kolejny jakiś taki trop, który no, być może tak, jest to sugestia. A może już Schulz w tym roku 1917-1918 już pisał. Jaką rolę w formacji artystycznej Schulza odegrało jego wykształcenie? Bo otrzymał całkiem przyzwoite wykształcenie. I najpierw u siebie w rodzinnym miasteczku, w gimnazjum, ale później studiował w Wiedniu. Bardzo ważna była dla niego nauka w gimnazjum imienia króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Była to szkoła stojąca na bardzo wysokim poziomie nauczania. Schulz skończył to gimnazjum w 1910 roku i warto wspomnieć tutaj o takim mało znanym fakcie, że Schulz chodził do jednej klasy ze Stanisławem Maczkiem. I doprawdy rzadko się zdarza, żeby jedna klasa w jednej szkole, w jednym mieście miała tak wybitnych uczniów, a później absolwentów. Do tego samego gimnazjum przez pewien czas chodził także Kazimierz Wierzyński, chociaż akurat nie ukończył go ze względu na przeprowadzkę. Był później absolwentem gimnazjum w Stryju. Schulz był bardzo dobrym uczniem. Zdradzał od początku zainteresowania artystyczne, ale też na przykład w zakresie nauk ścisłych. Po maturze rozpoczął studia w Lwowskiej Szkole Politechnicznej, taka była wówczas nazwa Politechniki Lwowskiej. I warto wspomnieć, że studiował architekturę. I można przypuszczać, że był to jego wybór będący kompromisem między zainteresowaniami artystycznymi, a jednak pewnym dążeniem ku zdobyciu konkretnego zawodu. Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu, ale równolegle z tamtejszą Politechniką, na której również kontynuował studia architektoniczne. Te studia jego łącznie trwały około 3 lata i mimo, że Schulz tychże studiów nie ukończył, no to na ich podstawie uzyskał uprawnienia do zawodu nauczyciela, które bardzo trudno było zdobyć. Nasza rozmowa zmierza do pytania, jak mógł powstać tak osobny artysta jak Bruno Schulz i czy naprawdę był tak osobny, jak się o nim mówi. Jeśli chodzi o rysunki Schulza, był to właściwie jego zawód. Przecież pisarzem on był tylko przypadkowo. Kształcił się na malarza, na grafika w Akademii Wiedeńskiej. A pisarstwo wyszło mu tak mimochodem, niechcący. Po prostu zaczął pisać listy do rozmaitych znajomych, do Debory Fogel, do Riffa. I później z tych listów odciął tam, nie wiem, początek, koniec i zostały nowele. To były listy, które się rozrosły w nowele. Jeżeli chodzi zatem o grafiki, no to pamiętam, jak wszedłem do niego po raz pierwszy, mając lat 22, no, do jego pokoju, to był cały on obwieszony grafikami autora i te grafiki robili wówczas na jego współmieszkańca Drobycza wrażenie dość skandalizujące. Był on bądź co bądź, trzeba pamiętać, wychowawcą młodzieży, czcigodnym nauczycielem rysunku w paru szkołach, już nie pamiętam, powszechnych czy średnich, drobyckich. I te rysunki o tematyce, że tak powiem, czasami dość wątpliwie, a czasami drastycznej, niezbyt pomagały mu w jego karierze nauczycielskim. Bliska Schulzowi jest zwłaszcza kultura kręgu języka niemieckiego. Myślę tutaj przede wszystkim o ekspresjonizmie, z którym bezpośrednio zetknął się Schulz w czasie krótkiego pobytu we Wiedniu. Tutaj przywołać trzeba, jeżeli chodzi o malarstwo, Oskara Kokoszkę, Egona Schillego, czy zwłaszcza Alfreda Kubina, także pisarza, których można łączyć, porównywać
pracować z Brunonem Schulzem. Równocześnie też był znakomicie zorientowany w literaturze mu współczesnej. I tutaj poza oczywiście wiedzą na temat tradycji literatury polskiej, literatury romantycznej, bardzo silny wpływ na jego pisarstwo odegrała, wywarła literatura niemiecka, czy z kręgu niemieckiego. Najbardziej inspirującą postacią dla Brunona Schulza był z pewnością Rainer Maria Rilke. Pisarz wielokrotnie o nim wspominał, sycił się tą frazą, czytaną w niemieckim oryginale, zachwycał się pewnego rodzaju szczególną wrażliwością obecną we wierszach Rilkego. Schulz w swojej prozie mityzował rzeczywistość, ale i na jego temat powstały rozmaite mity. Od choćby ten właśnie, że to był twórca osobny, zamknięty w wieży z kości słoniowej, niedoceniony przez współczesnych, z trudem z prowincji przebijający się do literackiego świata. Tymczasem Schulz prowadził bardzo ożywione kontakty ze środowiskiem artystycznym. Sam był ciekawy świata, ciekawy innych artystów, ciekawy tego, co dzieje się w sztuce, w filozofii, w psychologii, ale też przyciągał zainteresowanie innych. Tylko jak mu się to udawało, skoro żył w małym, dalekim od Warszawy, od innych dużych miast Drohobyczu? Utrzymywanie tak rozległych kontaktów, gdy mieszkało się w Drohobyczu, nie było takie łatwe. Schulz dość często stamtąd wyjeżdżał. Bywał przede wszystkim w pobliskim Borysławiu, Truskawcu, a nade wszystko Lwowie. Miał bliskich w Warszawie. Wyjeżdżał na wakacje chociażby do Zakopanego, gdzie jeszcze kilka lat temu przed debiutem poznał Witkacego, czy do Kudowy Zdroju. Niezależnie od tego, przez całe życie, od młodości, utrzymywał bardzo wiele kontaktów korespondencyjnych. To pisanie listów było bardzo istotnym elementem jego codzienności. Niestety listów tych stosunkowo niewiele zachowało się do dzisiejszych czasów. Dysponujemy głównie listami z lat 30. Niemniej są to listy piękne, godne najwyższej uwagi, które stanowią ważną część jego twórczości. Ja jeszcze tylko wspomnę, że to bodajże Saul Bellow powiedział, że Schulz prowadził swoje życie erotyczne za pośrednictwem poczty. No, jest w tym dowcipie, no, można powiedzieć, sporo prawdy, ale rzeczywiście najprawdopodobniej sklepy cynamonowe zrodziły się w listach do Debory Fogel. A więc no, to nie ma oczywiście żadnej pewności, ale przyjaciółka Debory Fogel, Rachela Auerbach, kiedy przeczytała te listy, no, była oszołomiona i stwierdziła, że to trzeba wydać. I jak sama powiedziała, z tych postscriptumów, kiedy to się odcięło od tych listów, tak jakby był list, pod spodem była jakaś historyjka pisana dla kochanej kobiety, czy jakoś uwielbianej, ubóstwianej. No, kiedy to się powycinało, tak złożyły się z tego sklepy cynamonowe. Więc rzeczywiście jest gdzieś taki epistolograficzny rdzeń, korzeń. Schulz, jak sam powiadał, potrzebował no, jakichś dusz, z którymi mógłby wymieniać swoje poglądy. I taką, to nie musiały być kobiety. Jedną z takich osób był na przykład Włodzimierz Riff, student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który musiał studia porzucić, bo był chory na gruźlicę, wylądował w Zakopanem. I Schulz z nim korespondował. Ponoć ten Riff miał też wielki wpływ, choć młodszy, na samego Schulza, jeśli chodzi o pewien typ wyobraźni. Też z tych listów nic nie zostało. Kiedy umarł na gruźlicę, przyszła ekipa, no, która to wszystko zdezynfekowała, tak, a więc po Riffie nic nie zostało, oprócz wspomnienia Adama Warzyka, który czytał to, co mu tam Schulz pokazywał, więc trochę mniej więcej wiemy, o czym była jakaś powieść przygód psychicznych, którą Riff próbował pisać. Czy możemy zrobić taką mapę kontaktów literackich, artystycznych Schulza? Kto na niego wywarł największy wpływ? Kim się fascynował? Kto był, że tak powiem, w centrum tej wymiany towarzyskiej, literackiej? Znaczy, Schulz oczywiście miał swoje fascynacje literackie, a więc uwielbiał Rilkego,
ale także i Thomasa Manna, więc tu bez wątpienia literatura z tego niemieckiego kręgu. Ale utrzymywał z nimi jakieś kontakty, jakieś relacje? Próbował Mannowi wysłać na przykład napisaną od razu po niemiecku. To też świadczy o tym, że był, no można powiedzieć, idealnie bilingwalny, tak? A więc pisał literacko, chociaż zupełnie to jest inny Schulz, tak? I ten niemieckojęzyczny Schulz niż polskojęzyczny Schulz, ale był w stanie napisać opowiadanie, które ośmielił się posłać do Thomasa Manna. Ono zaginęło. Prawdopodobnie był w Berlinie też w okolicach roku 1920, o tym wspominał Shalom Lindenbaum. No, bywał, czy miał okazję bywać w Romanische Café, w takiej kawiarni, gdzie bywała no, cała śmietanka ówczesnej takiej awangardy ekspresjonistycznej, nie wiem, Alfred Döblin i wielu innych. Także no, bywał także w Wiedniu. A więc on był w Wiedniu w czasie I wojny światowej. Studiowaniem to on się tak chyba zajmował tam na pół gwizdka. Niewiele o tym wiemy, tak? Ale z tego, że nie podchodził do egzaminów, z tego, że tych studiów, tak jak pani doktor mówi, on nie ukończył, no trochę wynika, że zaprzątnięty był czym innym. No, tam jest ekspresjonizm, tam jest secesja. Także on nasiąka Klimtem, Kuhnem, jeśli chodzi o polskie kontakty i koneksje. To oczywiście, no tu też wydawałoby się, że taki człowiek zamknięty gdzieś w tym drochobyczu, bo to jest taki stereotyp, że on siedział po prostu, uczył tych rysunków, czy prac ręcznych, wycinania z tektury chłopaków i po prostu się męczył. No to jest stereotyp, tak? Znał wszystkich najważniejszych. To znaczy od 1925 co najmniej kontaktował się z Witkacym i Witkacy go szalenie cenił. To znaczy nie tylko jako stylistę, ale jako intelekt, co w ustach Witkacego jest no, wielkim komplementem. U Schulza on dostrzegał jakąś taką własność, własny światopogląd i to go pociągało. Znał się oczywiście z Gombrowiczem, tak, a więc tu jest jakaś też no, taka wymiana obopólna, wspierali się wzajemnie. Salon Zofii Naukowskiej. Salon Zofii Naukowskiej. W jakimś dziwnym, można powiedzieć, z jakiegoś dziwnego powodu znalazł się w grupie Przedmieście, w zespole artystycznym Przedmieście, w takim zespole, który zakładał, że pisarze będą tworzyć zespołowo i są zaangażowani społecznie. Możemy się zastanawiać, co Schulz w takiej ekipie robił, tak? A więc obok Kornackiego, Boguszewskiej, Adolfa Rudnickiego, no także Kowalscy we Lwowie do tej ekipy Przedmieścia należeli. Może zainteresowanie peryferiami, może jakieś pociągnięcie ze strony naukowskiej, która jakby też tam była i chciała go gdzieś wkręcić do tych środowisk warszawskich, tak, żeby się zaczepił. To polscy artyści, tu jeszcze Breza, a więc tu można powiedzieć, no, naprawdę był w centrum tego Kuncewiczowa, u której także osobiście był. Rozmowa o znajomościach Schulza prowokuje od razu do postawienia pytania o to, jakie nurty w kulturze, w sztuce, w filozofii miały na niego wpływ. Z pewnością trzeba tutaj wymienić zainteresowania psychoanalizą, zarówno dziełami Zygmunda Freuda, jak i Karla Gustawa Junga. Można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Schulz, posługując się biegle językiem niemieckim, mógł poznać je w oryginale. Do tych inspiracji, które wspomniał pan profesor, dodałbym jeszcze tetralogię Józef i jego bracia Thomasa Manna. Z literatury polskiej musimy koniecznie wspomnieć Leśmiana, a w sposób szczególny jego Łąkę, którą Schulz bardzo się zachwycał. Pomijmy jeszcze, że to zainteresowanie psychologią, psychoanalizą miało także no, taki dramatyczny, osobisty wymiar, prawda? Tak, rzeczywiście. Znaczy to Schulz, można powiedzieć, no, sam może być, miał kłopoty no, także ze swoją sferą erotyczną, ale i może być, pewne kłopoty nie ominęły jego rodziny. Tak, a więc no, i jego siostra cierpiała na różnego typu nawroty choroby nerwowej, które no, sprawiały, że Schulz musiał, już jako dojrzały mężczyzna, biegać co jakiś czas do lekarza, tak, żeby ją uspokajać. Jego szwagier popełnił w dramatycznych okolicznościach samobójstwo, a więc no, tu gdzieś no, można by powiedzieć, jakieś takie problemy no, były no, blisko samego Schulza. Mówiliśmy tutaj sporo o przyjaźniach, kontaktach literackich, a czy prowadził również
korespondencję, czy bliżej, że tak powiem, zadzierżną kontakty z jakimiś grupami malarskimi. No Schulz wystawiał, a więc to nie jest tak, że no, te jego rysunki, o których wiemy, one no, często są no, bardzo erotycznie odważne, tak delikatnie mówiąc. Z wielu opowieści wiem, że on trochę pokątnie tę swoją tekę Księgi Bałwochwalczej prezentował. No, opowiadał na przykład o tym Adam Ważyk, jak podchodzi do niego jakiś jegomość, kiedy jest w Zakopanym, coś mu tam pokazuje, tak, i czy on byłby tym zainteresowany. A więc to jesteśmy trochę tak jak w sklepach cynamonowych, czy jak na ulicy Krokodyli, że wciąga nas się do jakiejś zakazanej antykwarni, a tu nagle, mówi Ważyk, wyłania się jakiś mały, niepozorny człowieczek. Tak. I to w dodatku nauczyciel gimnazjalny. I to nauczyciel gimnazjalny. Tak. Wśród uczniów rzeczywiście krążyły jakieś plotki, jak to z jakichś lupanarów na przykład Schulza wyrzucono, tak, za jakieś sadomasochistyczne fantazje. Groteska rodem z opowiadań Schulza. Groteska rodem z opowiadań. Tak, tu mało miasteczkowy, tak, wydawałoby się, no może być skromny nauczyciel. Rzeczywiście, ale miał też wystawy. Wystawiał z artystami żydowskimi. Często to były po prostu prywatne inicjatywy, nie wiem, burmistrza, czy to były no, przedsięwzięcia stowarzyszeń żydowskich, czy to wiosenny, czy letni salon sztuki we Lwowie, tak, a więc takie okresowe wystawy. I on tam pokazywał swoje grafiki. Pokazywał w Warszawie? Był w Warszawie, był w Zachęcie, był w Krakowie, a więc początek lat 20., początek lat 30., także już po debiucie literackim wystawiał. Był blisko takiej grupy lwowskiej, która się nazywała Artes. Tworzyli ją Jerzy Janisz na przykład, Henryk Stręk, Ludwik Lille. Także to wystawiał z Frycem Kleinmanem, później także w Warszawie. To były kierunki bliskie estetycznie ekspresjonizmowi. Ekspresjonizm, tak. Ekspresjonizm, no taki może trochę leżeryzm skojarzony, ja wiem, z suprematyzmem Malewicza, jeśli mielibyśmy posługiwać się już takimi jakimiś tymi formułami z zakresu historii sztuki. Tak, gdzieś trochę kubizm, tak, trochę taki właśnie taki ekspresjonizm rosyjski, tak. Wspomniał pan o środowiskach żydowskich. Czy żydowskie pochodzenie Schulza też w jakimś sensie go pchało w stronę no, życia towarzyskiego czy artystycznego tej grupy? Tak. Czy moglibyśmy coś powiedzieć o grupie Kaleja? Grupa Kaleja to jest no, bardzo ciekawa, no, można powiedzieć, sprawa. Oficjalne dokumenty mówią, że taka organizacja została założona w Drohobyczu w roku 1919 i gdzieś mniej więcej do roku 1922 funkcjonowała. Było to takie towarzystwo, no, można powiedzieć, krzewienia, nie wiem, wzajemnej oświaty, nauki, kultury. Trochę tacy filomaci, tyle że 100 lat później i nie w Wilnie, tylko właśnie w Drohobyczu. Tę grupę tworzyli no, między innymi późniejsza wielka gwiazda oper wiedeńskich Maria Budracka, czy jej siostra Paula, która no, była jakimś niezwykłym talentem pianistycznym. To był także dyrygent Otto Jawrower. To był późniejszy adwokat Michał Hayes. To byli także nafciarze, a więc taka inteligencja związana no, właśnie z przedsiębiorstwem Galicja, które funkcjonowało w tamtym... Ale... Oświeceni biznesmeni. Oświeceni biznesmeni, tak. Między innymi jeden z najbliższych przyjaciół Schulza, Stanisław Weingarten. Mieli jakiś program artystyczny? Znaczy, trudno powiedzieć, co oni w zasadzie robili. Na pewno czytali jakieś teksty, tak? Na pewno jakby no, ktoś grał, ktoś śpiewał. Mieli swój lokal, a więc zapewne opłacali składki. A więc bycie w tym towarzystwie zapewniało im... No, lokalna elita kulturalna. Lokalna elita kulturalna. Ale co ciekawe, no, na przykład Jan Gondowicz, analizując portret Marii Budrackiej, gdzie właśnie ta śpiewaczka występuje w pięknej sukni, oczywiście w nylonowych czy tam w jedwabnych pończoszkach, pantofelkach, ale ma gołe piersi. Tak? Jak to? Panna na wydaniu, posażna, jak taki obraz. Tak? Ponoć Schulz, sama Budracka o tym mówi, zanim się zabrał za malowanie tego portretu, wypił wino z jej pantofelka. Kiedy no, właśnie analizujemy, co Schulz umieszcza w tle swoich portretów, czy właśnie co się dzieje za tym portretem Budrackiej, to on mówi, że być może było to takie towarzystwo, które pielęgnowało pewne pradawne kulty, a więc tu gdzieś taki kult bogini płodności, a więc to
trochę nawet jakiś taki... Okultystyczna masoneria. Okultystyczna masoneria może za dużo, ale no właśnie pewien rozbuchany jakiś erotyzm, może bardziej w twórczości, ale może i nie tylko, tak? To jest jakaś taka sugestia, że tam no, działy się no właśnie jakieś takie rzeczy pobudzające również no, tę taką stronę erotyczną, która dla Schulza była no, niezmiernie istotna. Ale też coś, co było wpisane w kulturę, zwłaszcza niemieckojęzyczną tamtego tak, czasu. Tak, właśnie tak, program tak. Jeśli poglądamy... reformy życia, rozmaitych jego odnóg tak jest... okultystycznych albo nie. A co z programem poetyckim Debory Fogel? Bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, a to postać niezwykle barwna. To były takie osoby, Schulz i Fogel, które chyba wzajemnie jakoś się, no nie wiem, zapładniały intelektualnie. Debora Fogel zaczynała jako, no można powiedzieć, sionistka. To znaczy ona wyszła z takich kręgów oświeconego żydostwa, bogatego miejskiego patrycjatu lwowskiego. W rodzinie byli księgarze, w rodzinie byli rabini, no między innymi naczelny rabin Szwecji, to był jej wujek. Debora Fogel była w organizacji takiej skautowskiej Hashomer Hatzair, skaut, po prostu taki harcerz żydowski. Wielu jej kolegów z tej organizacji wyjechało do Palestyny. Fogel poszła w inną stronę. Poszła w stronę języka jidysz i w stronę no właśnie takich, takiej awangardy żydowskiej. I dzięki Fogel, tak, Schulz no, jakoś był no, blisko, a więc no, także i tej odnodze, można powiedzieć, judaizmu, z której no, można powiedzieć, on zrezygnował. Tak, a jaki właśnie Schulz miał stosunek do tradycji żydowskiej? Wydaje się, że Schulz był indyferentny religijnie. To znaczy niespecjalnie się chyba angażował emocjonalnie akurat w sferę religijności, ale bywał podczas, no są świadkowie, którzy mówią, że on uczestniczył w takiej numinutycznej liturgii kolnidre, tak, a więc w tym momencie, kiedy w zasadzie wszyscy Żydzi, wierzący, niewierzący, ale kiedy jest sądny dzień, idą do synagogi i on też był wtedy wśród ludzi. Są przypuszczenia, czy były przypuszczenia, że się ochrzcił. No, najprawdopodobniej nie jest to prawdą, choć są też takie relacje, że on się żegnał na przykład. Kiedy uczył w szkole, tak, no, to wtedy no, trzeba było odmówić modlitwę, więc uczniowie zapamiętali, że Schulz wykonywał znak krzyża i na przykład Andrzej Kciuk był przekonany, że dlatego no, Schulz się ochrzcił. Ale przecież jego wyobraźnia artystyczna no, aż narzuca jakieś skojarzenia z prozą Starego Testamentu, z mesjanizmem żydowskim. Schulz miał dość ambiwalentny stosunek do tradycji żydowskiej. Za najpewniejsze informacje możemy potraktować te pochodzące od narzeczonej pisarza, Józefiny Szelińskiej. Według niej Schulz był niewierzący, ale mimo to tradycja żydowska była dla niego ważna i traktował ją po prostu jako interesujące tło twórczości. Na przykład sama koncepcja Boga to był po prostu ważny motyw dla jego sztuki. Schulz ponad wszelką wątpliwość się nie ochrzcił, chociaż katolicyzm niewątpliwie go fascynował, o czym wiemy między innymi z korespondencji do Gombrowicza. Natomiast rozważając małżeństwo z Szelińską, które nie zostało sfinalizowane, wystąpił z gminy żydowskiej. Natomiast nie chciał przyjąć chrztu. Pora zapytać, jakim tak naprawdę Bruno Schulz był pisarzem. Był to człowiek obdarzony dużym poczuciem, cichym takim, humoru po prostu, który potrafił wywoływać uśmiech na ustach rozmówców, a znam go, no, chociażby chodziliśmy razem na karty, prawda, kiedy przyjeżdżałem do Drolbycza, do pani doktorowej Szmerowej, no i rzeczywiście Schulz potrafił bawić towarzystwo. Nie jest wcale taki nudny, jakby wynikało, kiedy się czyta krytykę. Bruno Schulz wkracza tak naprawdę do literatury polskiej, do kultury polskiej międzywojnia w latach 30. W 1933 ukazują się sklepy cynamonowe i wkracza razem z pokoleniem ówczesnych młodych pisarzy, pokoleniem 1910, nazywanym czasem pokoleniem Gombrowicza. Schulz jest wówczas określany mianem pisarza młodego, choć w 1933 roku ma już
41 lat, ale dobrze odnajduje się właśnie w środowisku młodej polskiej literatury lat 30., właśnie symbolizowanej nazwiskami takimi jak Gombrowicz, czy Choromański, czy Rudnicki. Utrzymuje przyjacielskie kontakty ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, który będzie bardzo wysoko cenił grafiki Brunona Schulza, zrobi z nim ciekawy wywiad. Bardzo ważną dla Schulza postacią jest oczywiście Deborah Vogel, nierozpoznana cały czas, niesłychanie ciekawa pisarka i osoba pisząca w jidysz, po niemiecku, po polsku, ale też będąca w obszarze polskich awangard. Był pisarzem żydowskim z racji swojego pochodzenia, z racji tradycji, do których, jak się wydaje, sięgał w tej prozie. Jest pisarzem polskim, ponieważ pisze po polsku. I to pisze w ten sposób, że odkrywa różne przepiękne pokłady tego języka. Tworzy własny, niezwykły styl i język polski. Charakterystyczne, że w dwudziestoleciu międzywojennym część krytyki literackiej takiej ze strony skrajnie prawicowych, no właśnie nazywała Schulza pisarzem żydowskim, chcąc jakby wykluczyć go z polskiej kultury i odebrać tej twórczości wartość. Na domu, w którym urodził się w Drohobyczu Schulz, widnieje tablica z napisem pisarz żydowski, mistrz mowy polskiej. Wiemy o entuzjastycznym przyjęciu prozy Schulza przez Zofię Naukowską, a kto jeszcze go wspierał w środowisku? A jak w ogóle środowisko literackie zareagowało na tę twórczość? Znaczy wspierali go przyjaciele, na przykład Witkacy, który też recenzował, który opublikował wywiad z Schulzem. Wspierał go Gombrowicz, a więc znakomite recenzje zbierał z jednej strony sceny literackiej, ale z drugiej strony także mu się obrywało. Jest taki chyba najbardziej znany tekst, taki negatywny o Schulzu Ignacego Ficka, nie tylko o Schulzu, zatytułowany Literatura choromaniaków. A więc Fick, wziąwszy nazwisko Michała Choromańskiego, tak utworzył taką przezwę dla pewnego typu literatów. Witkacy, Gombrowicz, Schulz, to jeszcze rozumiemy, ale on do tego kotła wrzucił także, nie wiem, Kadena, Uniłowskiego, Rudnickiego, a więc tu była cała grupa pisarzy i tu głównym, można by powiedzieć, zarzutem była psychoanaliza. To są ci, którzy pokazują nam tak naprawdę, rozbebeszają człowieka, zajmują się tylko jego psychiczną stroną, a zupełnie nie zajmują się jego stroną społeczną. A więc Fick, jako taki lewicowy krytyk miał tutaj takie zastrzeżenie, trzeba stanąć frontem do rzeczywistości, a nie uciekać. To zarzut był taki, to jest eskapizm. Albo uciekamy w jakiś oniryzm, albo uciekamy w jakieś perturbacje. Albo destruujemy podmiot. Albo destruujemy podmiot, który powinien zmieniać historię. Powinien zmieniać, a my go pokazujemy z jednej strony, psychiki. On ma być i psychiczny, i cielesny, on ma działać. On ma działać i myśleć, a nie tylko takich prustów nam nie potrzeba, można by coś takiego. A czy staje się w pewnym sensie autorytetem, czy jest legitymowany przez środowisko literackie, czy ktoś go pyta o radę, jak pisać, czy ma swoich wielbicieli i uczniów? Myślę, że Schulz nie był nigdy autorytetem, bo nie był człowiekiem instytucją, tak jak na przykład pierwsza dama międzywojennej literatury Zofia Naukowska, ale mimo to jego zdanie się liczyło. Począwszy od publikacji Sklepów cynamonowych, dość często zabierał głos jako krytyk literacki. Możemy tutaj wymienić chociażby jego szkice poświęcone Niecierpliwym Zofii Naukowskiej, Cudzoziemce Marii Kuncewiczowej czy Ferdydurkę Gombrowicza, które stanowią arcydzieła krytyki literackiej. Szczególne znaczenie ma tu szkic Schulza o Ferdydurkę, które wcześniej przedstawił on w formie odczytu na zebraniu Związku Zawodowego Literatów Polskich. W jaki sposób Schulz na fali tego pozytywnego odbioru twórczości włącza się w nurt życia artystycznego, literackiego w Warszawie? Przede wszystkim częściej bywa w Warszawie. Z wielkim trudem udaje mu się zdobyć półroczny urlop na pracę twórczą, dzięki czemu spędza z Józefiną Szelińską kilka miesięcy w Warszawie.
Ale jednak ta jego główna aktywność to aktywność na łamach czasopism w formie krytyki literackiej. Publikuje na przykład w Wiadomościach Literackich, nawiasem mówiąc, sklepy cynamonowe są też nominowane do Nagrody Wiadomości Literackiej w tygodniku ilustrowanym, ale nie zapomina też o takich mniejszych czasopismach. Możemy tu wymienić na przykład Chełmską Kamenę, której redaktorem naczelnym jest Zenon Waśniewski, kolega Szulca ze studiów w Lwowie. Czy wiemy coś na temat programu literackiego samego Szulca? Jakie dzieło literackie chciał stworzyć? Co było jego marzeniem artystycznym? Szulc był pisarzem o dość dużej świadomości estetycznej i swoje poglądy na temat literatury, sztuki chętnie wyrażał w poświęconych jej szkicach. Ważne refleksje wypowiada też w listach do przyjaciół. Bardzo ważne było dla niego dzieciństwo, które nazywał genialną epoką. I jak pisał, jego ideałem było dojrzenie do dzieciństwa. I przez ten proces rozumiał on postrzeganie rzeczywistości z jednej strony z perspektywy dziecka czy młodego człowieka, który fascynuje się światem i zachwyca się nim, a z drugiej strony dążył do tego, by na takie spojrzenie nałożyć filtr człowieka dorosłego, który interpretuje doświadczenia dziecka z całą erudycją wykształcenia, orientacji w kulturę zdobytą przez lata. To wszystko prowadzi nas oczywiście do Drohobycza. Drohobycza, no właśnie, bardziej miejsca realnego, geograficznego, opisywanego przez życie gospodarcze, społeczne, czy w gruncie rzeczy miejsca imaginacyjnego, osadzonego gdzieś na mapie wyobraźni szulcowskiej. A może w ogóle pytanie o to, jaki jest Drohobycz tamtego czasu, nie ma sensu. Właśnie ze względu na to, że Szulc poddaje to miasto tak daleko, dalece idącej mityzacji. Rzeczywiście Szulc dokonuje mitologizacji miasta. To znaczy to miasto służy mu jako punkt wyjścia do budowania własnego świata. No bo to można powiedzieć, co sprawia, że on staje się artystą naprawdę wielkim, wspaniałym, no to jest to, że on ma nam do zaproponowania pewną własną wizję, tak? A więc to jest świat, który nam proponuje, jest po prostu jego. Tak? A więc rzeczywiście Drohobycz jest jakimś zaczynem, z którego ten szulcowski Drohobycz wyrasta, ale jest sporo jakichś analogii. No jest ulica Stryjska, czyli można za Ficowskim powiedzieć, to jest właśnie ulica Krokodyli, tak? O to Szulcowi chodziło. Jest ulica Liszniańska, no jest rynek, można pokazać, którędy on tym rynkiem szedł, po której pierzei, gdzie skręcał, żeby dojść do ciotki i w którym to ogrodzie, załóżmy, spotkał wariatkę Tłuję, tak? A więc to być może wszystko daje się nawet ustalić. Tyle tylko, że oczywiście nie ma tam żadnych prawdziwych osób na przykład, tak? Bo miejsca jakoś się pokrywają. Nie wiem, na Tyśmienicy stoi wielki parowiec z wielkimi dwoma kołami, tak? Do którego siada Bianka z Rudolfem i którym ma odpłynąć jakby w dal. Więc jest w tym sporo takiej również bajki. Wydawało się do pewnego momentu, że jedyną autentyczną osobą, która pojawia się w jego prozie, jest jego nauczyciel rysunków Adolf Arendt. No i to był argument. To był wspaniały nauczyciel, skoro Szulc jako jedynego z jego prawdziwymi danymi wprowadził go do swojego świata. No ale tu przychodzi Panas i mówi, chwila, ale Arendt go nie uczył. On odszedł w tym momencie, kiedy Szulc przyszedł do gimnazjum, tak? Jego zaczął uczyć Franciszek Chrząstowski. No i to oczywiście też zaczyna się, dlaczego Arendt i Panas oczywiście tu buduje swoją taką anagramatyczną interpretację, dlaczego Arendt, a nie Chrząstowski trafił do prozy Szulca. A więc no tak, jest to fantasmagoryjny Drohobycz, jest to miasto, no, które tak jak, nie wiem, chwasty w ogrodzie w sierpniu, no jakoś tam rozrasta się, potężnieje, olbrzymieje wyobraźni.
I to jest no, szulcowski drachobycz. A do jakiej tradycji odwołuje się Schulz, budując swoje mity? Czy to jest tradycja mitologii polskiej, żydowskiej? To jest istny konglomerat, tak. Wydaje się. No, tu sporo zależy od spojrzeń. Co interpretator, to inne spojrzenie. Więc można Schulza przeczytać z perspektywy gnozy. Tak i powiedzieć, my tu mamy demiurga i to wszystko nam się ułoży no, z takiej perspektywy gnostycznej. Można... No, właśnie pokazywać, no, jak to robił też Jan Gondowicz z perspektywy nawet jakichś kultów kananejskich, choć bardziej nie prozą czytał, tylko obrazy, ale można, i jak to zrobił Władysław Panas, spróbować przyłożyć na przykład kabałę żydowską. A więc Panas spróbował przeczytać prozę Schulza z perspektywy XVI-wiecznej mistyki Izaaka Lurii, no i doszedł do wniosków, no można powiedzieć, jakoś zaskakujących, tak, że ta jego twórczość no, jest jakimś projektem rzeczywistości, a więc, że Schulz tak naprawdę mówi o stworzeniu świata i Pana z pewnymi właściwościami stylistycznymi starał się pokazać, że jak w tej tradycji żydowskiej jest taki moment, który się nazywa cimcum, a więc jakiegoś takiego skurczenia, że niejako Bóg musi wziąć oddech, zrobić trochę miejsca, żeby coś innego poza Bogiem mogło powstać, tak? Puste miejsce w rzeczywistości, a później w tę rzeczywistość niejako wdmuchnąć swojego ducha, że świat żyje takim rytmem, takiego boskiego wdechu i wydechu. Tyle tylko, że dochodzi do katastrofy kosmicznej. No i to jest no, rozbicie naczyń. No i Pana pokazuje, że ulica Krokodyli na przykład jest takim szulcowskim obrazem no, takiego świata po rozbiciu. Tyle tylko, że w tym świecie, mówi, pojawia się jakiś pociąg. On gdzieś wjeżdża, znienacka. Ludzie czekają, nie w tym miejscu, gdzie trzeba. On odjeżdża. Ktoś tymi biletami pokornie handluje. Parowóz taki, tak. A Pana mówi, no, oni na coś czekają. Tak? I w tej takiej mesjańskiej perspektywie no, pojawia się trzecie stadium, czyli tikun, a więc no, to, że przychodzi Mesjasz i dochodzi do odbudowy no, tego, co podczas rozbicia naczyń się rozbiło. Tak, a więc trzeba pozbierać boskie iskry, no i doprowadzić świat do jakiejś naprawy, ale to ma zrobić człowiek, być może artysta, więc z tej perspektywy czytana proza Schulza jest po prostu gestem mesjańskim. Pisząc, no jakby odbudowujemy pewną popękaną rzeczywistość, a Schulz po pierwszej wojnie światowej, tak, w latach 30. No, też miał powody no, odczuwać no, pewien, no, może być dyskomfort swojej sytuacji. A no właśnie, i to jest pytanie o nowoczesność, bo z jednej strony mit może się nam kojarzyć z bezczasowością, z pytaniem o początki, z gestem fundacyjnym jakiejś rzeczywistości, do której się sięga właśnie poprzez mit, ale z drugiej strony przecież niezwykle ważne jest u Schulza pytanie o nowoczesność. Tylko właściwie jak on ją traktuje? Nowoczesność to jest rzeczywistość zdegradowana, mit, który się wyczerpał, który potrzebuje odnowienia? Czy właściwie Schulz jest w jakimś sensie piewcą nowoczesności? I tak, i nie. Jeśli idzie o ulicę Krokodyli, czyli Stryjską, no to z jednej strony Schulz krytykuje nowoczesność, a z drugiej kusi go ona swoim urokiem. Ten obraz jest niejednoznaczny i każdy czytelnik musi wyrobić sobie własne zdanie na temat tego utworu. Myślę, że można nieco przekierować tę odpowiedź, zastanawiając się ogólnie nad nowoczesnością prozy Schulza jako utworu literackiego. I zdecydowanie zapowiada on różne nowe kierunki w literaturze, będąc ważnym ich przedstawicielem. Przede wszystkim zapowiada to, co zagościło w naszej literaturze od tego momentu już na zawsze, czyli zwrot pisarzy w stronę różnych eksperymentów, odchodzenia od literatury realistycznej. Schulz uważał, że realizm jest tak naprawdę fikcją, bo nie można wiernie przedstawić rzeczywistości. Eksplorował on niezwykłe możliwości języka, który u niego jest enigmatyczny, niezwykle trudny w przekładzie. Profesor Urbanowski twierdzi, że Schulz widzi w tej gorączce mas szukających profitu, szukających rozwoju, jakąś właśnie wartość witalności i to go pociąga i on staje się piewcą tej witalności. Ale z drugiej strony wspominał Pan o tym, że Witkacy cenił Schulza być może za to samo, co sam uważał o nowoczesności jako właśnie demokratycznej katastrofie, która prowadzi do znijaczenia, do zaniku geniuszu, do bylejakości, do tandety, do triumfu tandety.
Odety. Mhm. Znaczy, u Schulza no, jest jednak, według mnie to jest pisarz nowoczesny, ale no, trochę można powiedzieć tak, z ducha Waltera, no, nie z ducha, czy no, z tego samego ducha, co nie wiem, Walter Benjamin, Gershom Scholem, Martin Buber, a więc tu ich wszystkich no, jakby ożywiało jakieś takie pragnienie rzeczywiście zbudowania na przykład jakiegoś nowoczesnego judaizmu, ale no także i poprzez, a więc można być awangardowym, wracając jakby do tradycji, ale takiej tradycji, no, która gdzieś była głęboko ukryta. A więc no, Schulz no, jakby szukał tych swoich tradycji i no i u niego, tak jak pani doktor mówiła, jest jakaś ambiwalencja, tak? A więc to troszkę może tak jak i u rosyjskich futurystów. Jest taka wzmianka, że Schulz cenił na przykład Watta, Sterna, Jasińskiego. No wszyscy jakby sobie podrwiwali, no z tych wydawało się głupotek, ale Schulz jakby bronił polskich futurystów. Futuryści dążyli do tego, żeby odnowić, no można powiedzieć, rzeczywistość poprzez słowa. Słowa się wytarły, mówił Wiktor Szkłowski. Chodzimy po takiej rzeczywistości, że my już w ogóle posługujemy się, musimy odnowić. Chodzi o jakąś defamiliaryzację. Chodzi o radość z obcowania z takim właśnie odnowionym słowem i myślę, że to jest taki właśnie projekt Schulza. Musimy no jakby udziwnić. Witkacy gdzieś w pewnym momencie coś takiego napisał, że kiedy przeczytał Sklepy cynamonowe, to było wieczorem, później czytał rano i później zajął się malowaniem portretów, bo prowadził swoją firmę portretową, ale mówi, kiedy skończył, no trochę jakoś już zaczął wypoczywać, mówi, nagle rozległ się bełkot jakiegoś bydlęcia, mówi, we mnie, usłyszałem jakiś bełkot jakiegoś bydlęcia, który cynamonowym głosem no, zaczął, nie wiem, budować świat zdeformowany, straszny i dziwny. No to Witkacy tak to jakby opisał i myślę, że no, to jest jakiś klucz, że wielu z nas, kiedy zaczyna lektura Schulza, no, albo ma wrażenie, no, coś się jakby w nas dzieje, że wkraczamy do rzeczywistości zupełnie niezwykłej. Ficowski z kolei mówił o olśnieniu, a więc pierwsze słowa, które się gdzieś pojawiają w regionach wielkiej herezji, to jest tak, olśnienie, zachwyt. A więc myślę, że zaczynamy od języka, to język, metaforyka, jakaś hipertrofia, amplifikacje, pleonastyczność, to jest coś, co sprawia, że my się w tym świecie gubimy i nie możemy z niego wyjść. A więc Schulz zaraża i olśniewa także dzisiaj. And there are rooms which are sometimes forgotten, unvisited for months on end. They wilt, become overgrown with bricks, and lost once and for all to our memory, forfeit their only claim to existence. To, co jest dziś, myślę, tak bardzo potrzebne każdemu i nie tylko fascynatorom twórczości Schulza czy zainteresowanym epoką XX wieku, to spojrzenie na uważność, to spojrzenie na wrażliwość, na tą rzeczywistość, która jest naddana, na to, co nas otacza i to, co jest tak naprawdę w prostym oglądzie rzeczy bardzo często niedostrzegalne. Ta tęsknota za światem zaczarowanym, za światem nieodczarowanym, nienowoczesnym, no wydaje się nam ciągle bliska, bo ten świat, w którym żyjemy, jest jednak ciągle jakimś kontynuacją tego świata drohobyckiego, który tak świetnie opisał Bruno Schulz. Cały teatr Tadeusza Kantora, przecież te postaci jakieś pałubiaste, przypominające manekiny, to są motywy zaczerpnięte wprost z opowiadań Brunona Schulza. W kulturze polskiej, zwłaszcza po 1956 roku, Schulz będzie inspirował m.in. Mirona Białoszewskiego czy Tadeusza Kantora w teatrze. Taki nurt poezji czy sztuki rupieci, sztuki śmietnika, kiedy to, co tandetne, to, co wybrakowane, stare, odrzucane, urasta do rangi przedmiotu artystycznego. To poszukiwanie właśnie Kantora czy Białoszewskiego także mogło mieć i miało patronat Brunonie Schulzu, zwłaszcza w sławetnym traktacie o manekinach. Te nurty, w których to jakieś miasteczko, jakaś pojedyncza wieś staje się osią wszechświata, takich dzieł znaleźlibyśmy zapewne całkiem sporo. Schulzowi zawdzięczamy fantastyczne filmy Hasa, które niesłychanie się, znaczy były materiałem, na którym wyobraźnia Hasa rozkwitła i które się ogromnie przyczyniły do wielkości polskiego filmu drugiej połowy XX wieku. U mnie jaskółki, całe wersety jaskółek należy czytać z lotu tych ptaków. Schulz, ponieważ
został przeniesiony przez okupanta hitlerowskiego do getta, próbował ratować swój dorobek. I wtedy powierzał w tekach swoje rysunki, swoje rękopisy zaufanym osobom, depozytariuszom, którzy, jak miał nadzieję, są mniej niż on zagrożeni i ocalą to. Niestety, tylko dwóch depozytariuszy w ciągu 50 lat moich poszukiwań udało mi się odnaleźć. Inne są w niewiadomych miejscach i w niewiadomych rękach. W stanie już ostatecznego zagrożenia w getcie drohobyckim, Schulz, otrzymawszy przez wysłanników z Warszawy, i Naukowska brała w tym udział, która go doskonale przed wojną znała, dokumenty fałszywe, tak zwane aryjskie papiery i pieniądze, szedł do tak zwanego Judenratu w getcie, żeby wziąć chleb, który przygotować go sobie na drogę. Jaki wpływ miało dzieło Schulza na współczesnych i na potomnych? Swego czasu taka badaczka serbska Branisława Stojanowicz mówiła o Schulzoidach na Bałkanach. Tak, a więc rzeczywiście ci Schulzoidzi rozeszli się już po całym świecie obecnie. Tak, a więc można mówić o zakonie Schulza, więc o takich, którzy wstąpili do tego takiego fanowskiego trochę kręgu, ale także to są wyznawcy, badacze, ale także i pisarze. A więc to rzeczywiście da się pokazać takie jakieś linie, możemy wyśledzić, możemy powiedzieć, no może Wiesław Myśliwski, tak, ale na pewno Andrzej Stasiuk, Tuli. Na jakim poziomie to się odbywa? Językowym czy myślowym? Językowym, tak. A więc przede wszystkim to akurat to jest poziom stylu, tak. A więc tutaj Schulz rzeczywiście jako dawca stylu jest w literaturze polskiej. Tak, najwyraźniej, najłatwiej to jest widoczne, nawet wśród znacznie młodszych, no nie wiem, Radosław Rak czy Maciej Płaza, tak pewnie też da się wyśledzić pewną taką szulcowską stylistykę. Czyli Schulz żyje. Schulz żyje, tak. Zauważmy jeszcze, że nie tylko w literaturze, bo warto upomnieć się o wspomnianego w felietonie Wojciecha Jerzego Hasa, któremu poświęciliśmy jeden z odcinków w powiększeniu, Tadeusza Kantora w teatrze, ale także Teatr Wierszalin, którego założyciel Piotr Tomaszuk. Tak, są też firmy animowane, Braci Kłaj, jest taka niesamowita książka Jonathana Safrana Foera, to się nazywa The Tree of Codes, a więc pocięte, taki, książka, pomnik, tak, którą można czytać na wiele sposobów, więc to on oddziałuje w wielu krajach i w wielu dymensjach. A czym jest dzisiaj ta twórczość w XXI wieku? I to w kilku sensach tego pytania. To znaczy, czym jest dla współczesnego czytelnika dzisiaj ta twórczość, ale także czym jest dla badaczy? Czy są tu jeszcze jakieś odkrycia przed nami? Co kilka lat pojawia się kolejne znalezisko, tak jak na przykład w ubiegłym roku zostało odkryte opowiadanie Schulza, które napisał w wieku 30 lat, a poza tym ogromną przestrzenią do zagospodarowania są badania biograficzne. Schulz nie doczekał się jeszcze porządnie napisanej biografii naukowej. Oczywiście są różne książki poświęcone jego biografii, jak na przykład Regiony Wielkiej Herezji Jerzego Ficowskiego, kilka prac Wiesława Budzyńskiego, czy książki Anny Kaszuby-Dębskiej. Niemniej są to prace będące formą pośrednią między biografią popularną, a literacką, artystyczną. I pomimo swojej wielkiej wartości w pewnych fragmentach utrwalają pewne mity. Panie profesorze, co po Schulzu w XXI wieku? Czekamy jeszcze na Mesjasza, a więc na takie teoretyczne opus vitae Schulza. Tak, a więc powieść, którą ponoć napisał, skończył, przekazał w getcie. Ktoś ją miał, gdzieś zaginęła, jest w archiwach KGB, nie ma. Ktoś chciał ją Ficowskiemu sprzedać. To trochę jak z tym kuferkiem Waltera Benjamina, prawda? Dokładnie, tak. A więc a więc sporo rzeczy się znajduje. To niezwykle. Ktoś spod jakiejś podłogi wyciąga obrazy i one są sygnowane Schulz, choć nie wyglądają wcale na schulzowskie. A więc tych odkryć jest dużo. Czekamy na odkrycia korespondencji. Może z Józefiną Szelińską. Tu nie mamy dostępu do tego, co on zostawił Szelińskiej. Ona twierdzi, że te listy zostawiła w Janowie pod Lwowem. Był tam Ficowski, nic nie znalazł. Listów od Debory Fogel raczej nie znajdziemy. Pewnie spłonęły we Lwowie, kiedy ona razem z mężem, z matką, ze swoim synkiem została zastrzelona. Ale może inne listy, gdzieś zakopane w Łodzi, których też nie udało się odkryć. Sporo odkryć jeszcze przed nami, jak się okazuje, tak? Bo nie wiem, jakiś przed
wiadomo, przegląd Podkarpacia, którego nikt nie czytał. Jakieś pismo nawciarzy borysławskich, świt. Okazuje się, no, że tam pisał Schulz. No, jeszcze w czasach sowieckich także pracował. Tak, a więc no, to też jest jakieś, też jego graficzne dzieła no, zostały umieszczone w latach 40-41, no, gdzie został jakby zmuszony już do tej pracy kolektywnej. I rzeczywiście, no, kiedy jego Stalin wielki jakiś zmarniał, ptaki go tam obrały i już deszcz sprawił, że to wszystko spłynęło, to Schulz miał stwierdzić, że po raz pierwszy jest zadowolony, że jego dzieło uległo takiej degradacji. Tak? Więc to... Czekamy na Mesjasza. Czekamy na Mesjasza. Wieloznaczność tej formuły jest bardzo w duchu szulcowskim, ale czekając na Mesjasza, wczytajmy się w Schulza, bo on pomaga w nasłuchiwaniu tego nadejścia Mesjasza. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo.